Browarem Jana, piwo z Wikipa. Takim wzorcem dla nas były dwa smoki z pracownikiem. No, zobaczymy, mam nadzieję, że tylko sami się udało nam się taki choćby smak osiągnąć. No i z takiej atrakcji dzisiaj wieczoru, to Rodzisław Rumon was zapraszał na koncert Moniki Bożym, która tematami czasowo posłużymi pomili wieczór. A teraz proszę o parę słów Wiktora z Prowadiana. Ja chciałem poinformować tylko wszystkich zaniepokojonych fanów portalu Prawa i Sojusznika, że żadne zwierzę podczas ważenia piwa nie ucierpiało, a żaba, która skoczyła na ważenie, bezpiecznie puściła pomieszczenie w Browarze na rękach właśnie Wojtka i dalej sobie żyje na terenie Biury Prawa i Sojusznika. Dzięki, zapraszam. Słuchajcie, poza premierowym piwem Wikifon mamy też kilka pisem z Browaru Jana, solo, bez kooperacji. I na obrazek sobie chociaż pasowo każdym? Mamy, mamy typową klasykę, czyli jasne, mamy piwo pszeniczne, które było ważone z myślą o hotelach, bo Browar Jana znajduje się przy dużym kompleksie hotelowym. Mamy też dwa piwa ciekawsze. Mamy Brown Portera i mamy Opoka, czyli Apel. Jest to apa w wersji dosyć lightowej, z jakąś wódeczką, ale ma dosyć wyraźny temat wyboru. Powiem, że wśród zwykłych ludzi obserwujemy to piwo na stary hotelu, a właśnie przyjęła, czy się to dosyć dużym zadaniem. Można do nich podejść, zapytać, zagadać, poprosić o autograf. A o godzinie 22 będziemy mieli trochę kultury na bardzo wysokim poziomie. Zrobimy na pewno coś. Będę zdecydowany, warto zostać, posłuchać. Się kulturalnie świecą.